Moi drodzy, witam was kolejnego drugiego dnia na Abrowicach, dokładnie tak w moim nowym mieście w Minecrafcie. Okej, zgodzę się, może to nie wygląda póki co ani jak miasto, ani jak wioska, ale dopiero zaczynamy, tak? To jest drugi dzień, w ogóle swoją drogą przyprowadziłem tutaj świnie. Tak, kupiłem, słuchajcie, od Bobiksona świnie, zresztą on mi nawet z łaski swej rozmnożył. Tak, aby tutaj powstał mały warchlaczek, to się stało chwilę temu. Mamy tutaj oczywiście żółwie, mamy, słuchajcie, do tego wszystkiego kury i w ogóle mamy bambusa, z którego bardzo się cieszę, ale moi drodzy, to nie wszystko. Jeżeli myślicie, że tak będzie właśnie wyglądać Abrowice, to jesteście w dużym błędzie, bo słuchajcie, to ma być najwspanialsze, najbardziej epickie miasto w całym Minecrafcie. To ma być lepsze miasto niż Milionowice, Bobowice i wszystkie inne razem wzięte. Tylko że wyspa Bobo się bardzo rozwija, a moja się... Dobrze, w każdym razie, słuchajcie, umówiłem się z Bobo, że on mi dzisiaj trochę pomoże. Tak, jako że jesteśmy sąsiady, jesteśmy dobre sąsiady, bez wojny sąsiady, to że sobie ładnie tutaj pomożemy. Bobo ma mi załatwić w ogóle też dwa name tagi, żebyś my nazwali nasze świnie. O, elo, co tam, masz towar? Masz towar, bo ja mam 10 zł. Ty, stary, znowu ci się kura zaklinowała tutaj. Ale to Grytes, ona sobie niech polata. Ale ona jest na drab... A, czyli mówisz, że jest okej. No, patrz, już pomagam, o. Dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje, ale tu jest naprawdę taki chaos jest, stary, na twojej wyspie. No tu tam chaos? Patrz, ile tu jest, stary, zwierząt, które... No patrz, stary, ty masz w szkole świnie. No, bo są na lekcji teraz. One są na lekcji, tak? No. Nie, dobra, po prostu nie wierzę. W każdym razie, stary, dawaj mi dwa name tagi. Musimy koniecznie nazwać właśnie te zwierzątka. Dobra. I musimy rozbudować Bobowice. Abrowice, o nie, pójdziemy Bobowice. O nie, 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 nie. Abrowice. O, nie, 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 nie. Dobra, Bobowice. Więc... Abrowice raczej. Więc Bobowice. Tak. Abrowice. Więc musi... Abrowice, więc ty... Bobowice, to się... dobrze. W każdym razie, ty jesteś ekspertem... Name tagi. To ja ci rzucam złoto, masz tutaj, tak jak się omawialiśmy. Słuchaj, proszę mi bambusa zostawić, bo nie podkradaj bambusa. Jak będziesz chciał, to kupisz. Ale w każdym razie, trzeba się dzisiaj na pewno, jeśli chodzi o ciebie, to zająć farmą, bo ty jesteś mistrzem od farmy, więc rzucam ci 4 klocki dirta, bo tylko tyle posiadam. Rzucam ci trochę tego. Trzcina cukrowa. I tutaj też bym zrobił w ogóle farmę trzciny cukrowej. Mam nawet na nią jakiś tutaj mały plan. Ja pójdę po więcej dirta. Po dirta? Ale to ja muszę ci płacić potem za tego... O, stary. Nie, luzik. Nie będę miał hajsu na... Świecka promocja. A dobra, to ja jeszcze idę, stary, po płotki do ciebie. Bo my naprawdę, słuchajcie, musimy tutaj ogarnąć jak najwięcej tego wszystkiego, żeby rozwinąć całe właśnie Abrowice, żeby poselekcjonować, słuchajcie, zwierzątka, żeby nie było takiego chaosu jak tutaj. Tam siedzę, a mogę ci w ogóle pomóc w tej budowie? No, tak sugerowałeś, to ja myślę sobie, że... Okej. No to słuchaj, to mam jeszcze do ciebie prezent, proszę. Jaki ty masz dla mnie prezent? Uuu, skąd ty tyle... Okej, tego jest dużo, umówmy się. Nie wiem, skąd ty tyle tego masz, ale nie będę wnikał. Darowanemu koniu nie patrzy się w zęby, czy jakoś tak się mówiło. Nie. Z kolei teraz tak, czy my ale mamy, stary, jakieś... mam z wypraw, bo zbierałem. Stary, czy my mamy jakieś drewno sensowne? Bo wiesz co, jakieś płoteczki by mi się przydało. Chyba, że zrobię... Ej, a może faktycznie tak zrobimy, słuchajcie, że zrobimy płotki z tego i w tym będziemy trzymać po prostu zwierzęta. Słuchajcie, obczajmy, jak to będzie wyglądało. Zróbmy sobie troszeczkę tego. I słuchaj, wobec tego ja najpierw zajmę... A, w ogóle pożyczę kowadło na chwilę, okej? Tylko, żeby... Dobra. Więc słuchaj, ty się zajmij farmą. Najpierw ja się zajmę zwierzętami. Potem zajmę się farmą trzciny cukrowej. Ej, ten warchlak jest naprawdę super słodki. Musimy go nazwać. Dobra, to byku, w ogóle jak je nazywamy? Może nazwijmy je, stary, teraz. Te zwierzątka. Teraz? Taką nazwę chcesz dać? Nie, żebyśmy teraz je nazwali. No to możemy. Jak nazywamy, stary? Świnie. Może się nazywać jeden kurczak, a drugi kurczak dwa. Nie, no naprawdę, stary, ty chcesz nazwać świnie kurczak? No, bo kurczak jest najlepszy. Chyba do jedzenia, co najwyżej. Nie do jedzenia, tylko do rozmawiania i do wszystkiego. Naprawdę kurczak do rozmawiania, tak? No. Ja nie wiem, co za koleś. Nie ma, to mi troszeczkę brakuje rozmowy. Co za koleś, nie wierzę. Dobra, w każdym razie, myślę, że jedną świnię nazwiemy, stary, Barbara. Co o tym myślisz? No, Barbara. Basia? No, stary, Basia. No, przecież to jest fantastyczna nazwa dla świni. Basiu! Barbara. Albo po prostu pytanie. Basia. Będzie ładniej. Co? Masz wiaderko? Mam wiaderko, oczywiście, że mam. Jak najbardziej. Ci już tutaj rzucam, byku, wiaderko. Ale teraz tak. Mam name tag z nazwą Basia. Chodź, stary, bo to jest bardzo ważny moment. Musisz to zobaczyć, stary. No, musisz to zobaczyć. Nie? Patrz. No, patrz. Basia!
Basia! No, mamy Basię w Minecrafcie, stary. I teraz na pewno zrobię im zagrodę. I zagrodę zrobię im tutaj, słuchajcie. Serio, dla świni będzie tutaj. Ale trzeba będzie, stary, jeszcze nazwać drugą świnię. Bo ja tak jak mówiłem w ogóle na kanale Abra Games, który oczywiście... Subskrybujcie. Subskrybujcie Abra Games, bo tam właśnie też był film ogólnie, słuchajcie, związany z tymi zwierzątkami. To słuchajcie, ja chyba nigdy nie miałem farmy świń w Minecrafcie. To może poczekaj, ja włączę jakiś twój odcinek i twój z komentarza. Znaczy jak uważasz, stary, no możesz zrobić i tak, ale... Sekundka. W każdym razie, ale okej, czyli ty chcesz nazwać drugą świnię nazwą z komentarza. Dobra, to tak, w sumie ma sens. Już ci znajdę. Bo tutaj tak, mamy faktycznie Basię, więc jest okej, ale jeszcze faktycznie tą drugą świnię sobie tutaj nazwiemy. A ja w tym czasie, słuchajcie, ogarnę sobie tak, żeby tutaj faktycznie była jakaś fajna zagroda, więc czekaj. Podoba ci się wafel? Wafel? No. Fajne. Dużo lajków miał. No ale nie żółw do zagrody. Może być wafel, ale stary żółw mi wszedł do zagrody, a tu miały być świnie. Panie żółwiu. Ale to nie wyrzucaj pana żółwia. Ale no popycham go tylko delikatnie, bo on to raczej do wody, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to co? Drugiego nazywamy wafel. Będzie tak. Basia i wafel. Ej, sztos nazwa, stary, patrz. Wafel. Okej, okay. No to byku, jesteś gotowy na to? Musisz być na tej ceremonii nadania imienia. Wafla. 3, 2, 1, go. Stary wafel i Basia, sztos. Sztos, sztos. Stary, zrobisz mi jakąś furteczkę? Bo by mi się tutaj przydało. Jakaś furtka by... Nie, dobra. Panie żółwiu, proszę, no nie, proszę do wody, no, proszę do wody, no to... Żółwie nie żyją ze świniami na raz, to tak... O, ja nie mogę... A stary, ale on jest uparty. No nie, nie, panie żółw... Stary, błagam. O, ej, a zobacz na farmie, co się dzieje z żółwiami. Naprawdę, stary, ja nie wiem, ale one chyba lubią się w tu wylegiwać. Ty, świnia tutaj już prawie weszła, a ja mam marcheweczki, dobra. Panie świnio, proszę tutaj ile do zagrody. Ile furtek? No nie wiem, dwie? Coś okay. takiego. Weź mi je tutaj postaw, okej. Okay. Już. Okej, okay, to teraz tak, panie świnio, proszę tutaj do środka. Okej, okay, mam tutaj świnie, a stary, mam dwa kurczaki. Co ja mam z nimi zrobić? Zostaw, hoduj. Nie! No musiałem to zrobić, stary, to nie jest miejsce dla nich. Ziom, to nie jest... Ziom, to nie jest miejsce dla nich, musisz to uszanować, stary, no. Dobra, jeszcze drugie, te resztę świń, stary, tutaj trzeba mi tutaj przyprowadzić, no nie? To nie będzie, stary, takie łatwe. To ci się tak wydaje, że to będzie takie łatwe, ale to nie będzie, stary, łatwe. To będzie banalne. Jak? Stary, nie ma w ogóle takiej opcji, żeby to było easy. Naprawdę, ja wiem, jak to się, stary, skończy. Po prostu wiem, jak to się skończy. Dobra, tutaj rozwalimy sobie, słuchajcie, to, żeby było troszeczkę ładniej. I poprowadzimy, słuchajcie, cyk, cyk, okej. Okay. Chyba to wygląda w miarę sensownie. No to co, wrzucamy, stary... Żółw. Co? Żółw. Wszedł tam? I... Ale jak ja mam go teraz wyciągnąć? Ja ci mam pomysł, okay? Stary, jak ja mam go wyciągnąć? Dobra, dawaj, no. Wyciągaj go, stary. Nie da się, stary. Łódką, łódką, mamy łódkę, stary. Zrobimy zaraz łódkę. Już, mam. O, dobra, stary, to wrzuć go tutaj. Nie, no, dobra, ja go, stary, transportuję. No nie wierzę, stary. Właśnie tak to jest, słuchajcie, ze zwierzętami w Minecraftie. Dobra, zamykaj, 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 zamykaj. Dobra, transportujemy go. Panie żółwie, proszę się przesunąć. Ty, kury tu weszły. Nie, no błagam, nie. Serio, no co jest z tymi kurczakami? Słuchajcie, początki Abrowic to nie jest łatwa rzecz. No niestety, ale... Pani kuro, bardzo przepraszam, ale to jest miejsce dla świnek, tak? No, właśnie, więc teraz stare resztę świń tutaj muszę przenieść. Dobrze, chodźcie tutaj do mnie. Masz drogie. Motyczkę? Co mam? Motyczkę. Mogę ci zaraz... Nie mam, nie mam, ale zaraz mogę ci zrobić tutaj. No i kolejna kura, stary, tu przyszło. No nie wierzę. Dobrze, wobec tego pani świnio no name oraz wafel, rozmnażajcie się, róbcie kolejne tutaj maluchy. Stary, mamy kolejnego tutaj warchlaka, więc naprawdę całkiem spoko. A jak one to robią? Nie wiem, stary, daję im marchewkę i one nagle, wiesz, jest ich więcej po prostu, no i tyle. Więc moi drodzy, rozwijamy tutaj Abrowice, ale ja wam tylko szybciutko przypominam, żebyście wpadli koniecznie w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.ety. Możecie zakupić sobie jakąś kozacką bluzę właśnie Abra Team, czy jakiś inny gadżet z mojego sklepu, czy to właśnie bluzę z kapturem, czy bez kaptura, szarą, czarną, białą, czerwoną, niebieską, macie wszystkie normalnie kolory, jakie chcecie, różne rozmiary i oddzielne są kroje dla dziewczyn i dla chłopaków, żeby i baba fajnie wyglądała, i chłop, żeby fajnie wyglądał, więc wpadajcie oczywiście koniecznie, są też inne produkty i pamiętajcie o darmowej dostawie od 99 zł, czyli już kupując jedną bluzę, macie kuriera pod dom za 0 zł, czy na przykład dwie koszulki, czy trzy kubki, więc nawet nie musicie iść do sklepu, po prostu ktoś wam przywozi za 0 zł, naprawdę obczajcie koniecznie www.abraety, pierwszy link w opisie, byczki, obczajcie. Teraz tak, co ty tutaj robisz? Robisz tą farmę, więc jest w miarę tutaj gitów. No. Wow, ale duża farma, ona ma być taka dura, stare? No nie wiem, żebyś miał dużo. Nie, no dobra, 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 dobra. Trzeba będzie też oczywiście tutaj zasadzić marchewki i tak dalej, więc wydaje mi się, że git. Trzeba będzie tutaj, myślę, że całe to, słuchajcie, skopiemy i tutaj damy akurat, słuchajcie, piasek. Z piaskiem... Kuro.
No kuro, proszę, no nie wierzę. Ej, serio, stary, no ja nie chcę tutaj rozwalać tych kur, ale one nie chcą ze mną współpracować. No, ja rozumiem, że nie jestem mistrzem od kur, ale stary, no to jak ty nauczyłeś kury posłuszeństwa? Bo ja po normalnie, prostu... powiedz mi, to ja, to pójdą za mną. Nie, nie chodzi o to, żeby one poszły, tylko właśnie, żeby one nie przychodziły, stary. A, no to kurczaki, zapraszam do wyjścia. Chodź tu, kurczaczek. Po prostu, żeby stary... O... No i wypuściłeś się! O nie, Basia, wracaj, kurczaczek, wychodzi. O, dobra, zamykaj. Halo. No jak ty to widzisz, zrobiłeś? Idzie. Ale tak nie umiem. Widzisz, mnie wszystkie zwierzęta słuchają. Nie, 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 jak ta kura tu znowu we... Kuro, proszę, proszę nie wchodzić. Dobra, patrz, rozwijamy dalej, o, stary. W ogóle, to... czemu żółw sam wiosłuje? Stary, ty to widzisz? Jak to? A browice są jakieś opętane. Co jest? Czemu żółw wiosłuje tylko lewym wiosłem? O, teraz... Stary, nie, ale oddaj żółwia. Uciekam, biorę do słuchajcie, siebie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale to jest po prostu jakaś przeginka. Dobra, słuchajcie, wezmę sobie tutaj tego bambusa i posadzę też na pewno tutaj bambusa, żeby, słuchajcie, było ładnie, kolorowo, żeby było fajnie. Teraz tak, tutaj na pewno to, słuchajcie, trzeba podmienić na piasek. No i... Nie, 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 nie wychodzisz, nie wychodzisz. Nie, nie wychodzisz. Stary, naprawdę mam problem z tymi zwierzętami. Co się stało? Stary, po prostu mam z nimi problem. One nie chcą ze mną współpracować, no mówić ale poważnie. Ale ty co, no to powiedz mi co ja zrobię, już, no? Już kura, na szczęście stary wy... No i stary, widzisz tą kurę? No, no ale no pójdzie za mną. Chodź tu kula, idziemy z tym. Nie, po prostu zabierz. No ogarniemy już. No kurczak, serio? Ja nie wiem, dlaczego one nie chcą ze mną współpracować. Czy ja jestem aż taki dla nich zły? Ale to ty, jest po prostu tak, jakiś ten kurczak się serio nie usłucha. No to stary, chyba trzeba... O, pato! O, ty. Albo się słucha. No. Co za skubaniec? Ej, to akurat całkiem dziwne. Dobra, stary, podmieniamy tutaj to wszystko, żeby to było piaskowe, bo myślę, że w piasku będzie ładniej to wyglądało, co? Znaczy, niech mają dirta, ale tylko na dole. No nie? Czy nie? Dobrze myślę, stary? Chyba dobrze myślę. Można tak nie, zrobić. Basia! Basia wróciła, stary. Ej, ale naprawdę to jest hardcore, stary, robić te zwierzęta. Serio, ja myślałem, że to jest 5 razy bardziej łatwe. Znaczy... Kresiek. Po prostu świnie nie chcą współpracować. Reszta zwierząt jest nieproblematyczna. Umówmy się. Dobra, czyli tak, mamy to ogarnięte, to dawaj, zabieramy ten stary crafting. Tutaj zrobimy tak, żeby to wszystko było jak najładniejsze. Serio, zróbmy, żeby to było faktycznie ładne. Mhm. Tutaj na pewno, stary, to trzeba rozwalić. Tutaj trzeba, stary, dać dirta. Dawaj dirta tutaj w środek. O, tutaj, tu gdzie dirta, jest ta luka. Gdzie w środek? Albo nie, dawaj tutaj, stary, podmienimy to na piasek. Patrz, to właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie. A ja właśnie zmieniałem to specjalnie. Dawaj, dawaj, dirta. Tutaj damy na piasek, to będzie ładniejszy efekt w tym wszystkim. Okej, okay, w ten sposób, cyk, cyk, cyk. Okej, okay, tutaj cyk, cyk i tutaj tak samo. I zrobimy tak, żeby faktycznie, stary, tutaj było dużo piasku. Na pewno wywalmy, stary, to kowadło. Na pewno wywalmy ten crafting i tutaj... To ja mogę sobie wziąć to kowadło. Tak, 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 ono jest twoje, znaczy proszę cię bardzo. Aha, no to no swoje to kowadło, a myślałeś, że ja mam swoje kowadło, byku? No. Nie stać mnie na takie rzeczy. Tutaj na pewno, stary, trzeba skopać trochę tej górki, żeby ona nie była taka spiczasta. A ja sobie tutaj domek postawię. Nie, stary, to są abrowice. Nie, nie dałem ci pozwolenia na budowę. Stary! Co? Nie dałem ci pozwolenia na budowę fabry... Oj, bo naprawdę zrobisz, bo zrobisz problem, stary. Będzie, bo będzie wojna. Będzie... No dobra, już. Wywalam cię stąd, wywalam cię z tej wyspy. Ty, no. Nie! Proszę mnie tu zostawić. No to rozwalaj proszę to. Proszę mnie nie tu dostałeś, zostawić. Nie dostałeś no. pozwolenia na budowę w tym mieście, tak? Więc proszę, proszę aha, szanować. No to nie zły sąsiad. No, a ja nie dostałem pozwolenia na budowę ale na twojej wyspie. Sąsiad. Ale z ciebie sąsiad. No i co? Ale z ciebie sąsiad. Dobra, ja tutaj stary mur sobie kolejny robię. Mur po to, aby oddzielić Abrowic od Bobowic. No. No. Nie no, żarcik, stary. Ja myślałem, że my będziemy sąsiadami, nie? Ja też. No możemy być. Aha. Znaczy... Ale nie musimy, jak nie chcesz, aha. Nie? No to będziemy aha. sąsiadami, czy nie w końcu, bo już nie wiem. Aha. Okej, no to co, wojnę chcesz, stary, naprawdę wojnę chcesz? Chcesz wojnę, tak? Ja bym nie chciał, ale jak ja ty chcesz, też. No to chyba mamy po temacie, nie? A, no, no to no chyba dobra. Po. No to chyba no. po. Dobra, to stary, musisz pomóc mi tutaj rozbudowywać dalej te abrowico, bobowico, abrowice. Znaczy, bo w ogóle, stary, twoje też trzeba nazwać. Czy to będą bobowice V2? Nie wiem. No bo to stary trzeba nazwać. Ja muszę wiedzieć, jak na to mówić. Serio, ja muszę mieć stary nazwę. Bo tak to ja będę a mówić. A jak ty mówisz do siebie? Abrowice. Abrowice. Ja muszę mieć stary nazwę, bo inaczej to kurczę, będę się po prostu stary w tym gubił. No a po co mam no, się w tym gubić? Tym może być. Więc a, bobowice V2. Bo ja serio, jak nie będzie nazwy, to ja sam będę na to mówić bobowice. Dobra, to tak niech wyjdzie. Będą bobowice. Bobowice po prostu? Tak. V2. No. Ej, to jest nazwa moim zdaniem, podoba mi się. Dobra, tutaj są płoteczki, tutaj są płoteczki. Ej, fajnie to stare wszystko wygląda. Co myślisz o tym miejscu? Też tak myślę, że... Ale od bobowic, no, on troszkę gorszy. Ty, ile tego bambusa tutaj? Żeby tutaj zwierzątka ci nie wychodziły. Chwila, co? No, od słońca ochrona.
Stary, ale... Ale ja nie... Ale zobaczysz za chwilę, będzie fajne. Ale ja nie chciałem, stary, tyle bambusa. No zostaw, będzie fajnie. Ale ziom, to mi się... Ale syf... będzie fajnie. Ale stary, to będzie naćkane tego, to na murach jak już takie rzeczy. To patrz, to możemy zrobić coś takiego, że dawaj mi tego bambusa. I tutaj w niektórych miejscach można ewentualnie zamiast ten sandstone nadać po prostu bambusa, no, że na, przy murze, patrz, o nie wiem, weźmy na przykład stary tutaj postawmy, o patrz, w tym miejscu, sorry kura, patrz tutaj, i on sobie tutaj wyrośnie, no. I on będzie tutaj fajnym bambusem, tutaj w kolejnym rogu też możemy zrobić takiego kolejnego bambusa, i tak dalej, ale ja nie chcę, żeby stare one były naćkane tutaj wszędzie, ale błagam. Patrz, o, i on sobie będzie tutaj rósł w górę, i teraz będzie wystawał troszeczkę ponad mur, i będzie fajny, ale nie będzie przy okazji syfu, stary, błagam. Ale nie będzie syfu. Błagam. O, tutaj zrobimy kolejnego, żeby stary było delikatnie, a ty... Stary, bo naprawdę jest go dużo. Ale co, gdzie? No stary, tutaj wiesz, jaka tu będzie rzeź od tego bambusa? Nie. Dawaj, skopujemy to. Mogą być jakieś pojedyncze ładne, ale nie tyle, stary. Nie tyle, naprawdę. Niech tu będzie jeden. Niech tu, stary, będzie jeden. O, patrz, w ten sposób. Tutaj jest jeden. O, ładnie zrobiłeś. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj zrobimy, tutaj zrobimy. O, patrz. I widzisz? O, i teraz będzie ładnie. Teraz będzie, stary, z klasą. A tutaj to też rozwalamy. Postawimy sobie jeden. Tutaj, okej. Okay. I w ogóle, No? Rozmnażamy dalej zwierzątka? Stary. Możemy. Ej, ja jestem za, tylko czekaj, to muszę porozwalić, bo tutaj znowu mi zrobisz syf, kił, mogiłę, pył. O, stary, ty mi po całej wyspie to po... No, tak mam małe ilości, jak chciałeś. No dobra, to tutaj też postawię, serio, bo boję się, że po prostu tych bambusów będzie tyle, co w milionowicach, a było, stary, ich po prostu za dużo. Było ich ewidentnie za dużo, ale tutaj wszędzie będą mury z czasem, więc też o to się jakoś tak bardzo nie boję. To czekaj, w ogóle tutaj troszeczkę wydłużę ten mur, tutaj też, panie żółwiu, przepraszam, 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 przepraszam. Okej, okay, i teraz tak, tutaj po ukosie leci tutaj, tutaj leci kolejny murek i panie żółwiu, sorry, no, won mi stąd, o. Dobra. Ty, nie won, tylko przesuń no, się. No, bo on nie chce się słuchać. No to może dlatego, ale co won? Nie no, ja mam dobre relacje z moimi żółwiami, stary. Jest raczej gitu. No, nie wiem. No, ile ty tego bambusa tu ponastawiałeś, no? No, postawiłem, nie stawiłem nic. No, tego tutaj ma nie być. A może ja to sam stawiam? Dobra, rozmnażamy, stary, dawaj. Wafel i Basie. Wafla i Basie rozmnażamy, stary, okay. Czy jak robimy? No to dawaj. Dobra, pani Basiu, pani Barbara. Masz dwa malutkie. Znaczy, no tak, pani Basiu. Tak. I panie Waflu, jakie stare jest zdrobnienie? Wafelek? Nie, no, nie, Wafel to już jest chyba zdrobnienie. Wafel to jest mężczyzna, Basia to jest ona. Okej, okay, dobrze, panie Waflu, proszę. Wafel nie chce się rozmnażać, stary. A pani Barbara? Pani Barbara, to chce! Pani Barbara to chętna. No to stary, ona nie ma teraz ten... O nie, nie będzie stary maluchów. Nie ma partnera? Nie ma stary partnera biznesowego, rozumiesz? Z małym muszę. Nie, tak stary się nie da. Kurczę, ale przypał, a ja chciałem mieć tutaj dużo tych świnek, no. Ej, a może no jeszcze wafel... No ale... A masz mączkę kostną? A co mi po mączce kostnej? A daj mi. Nie mam, nie mam, nie mam, ale co mi po niej? Ale za... No, o, stary! No. Patrz, co mam! Co? Patrz, co mam! Ja też mam. Stary, to są najładniejsze kwiatki w grze. No nie wiem. Są kozackie. A da się w drugą stronę? Nie, 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 one zawsze rosną chyba w stronę północy, jeśli się nie mylę. Okej. Okay. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. Stary, mam mnóstwo różnych krzaczków, patrz. Tutaj też, cyk. No. Tutaj jeden postawimy u nich, żeby miały ładnie. Tylko nie zabierajmy ich, stary, bo wiesz, ja tutaj no je długo zbierałem. Ja nie? Mam, ja mam. Ty masz takie duże róże? Ja mam pełne, ja wyzbierałem chyba 14 rodzajów kwiatków. A, dobra, faktycznie, podczas podróży. Dobra, tak no. Było. Czekaj, tutaj możemy postawić jedne. Ej, serio, stary, tych sunflowerów. Ty, lili jednej nie ma tutaj. Co gdzie tu stało? Nie masz lili? Tutaj, do skokania. O, nie. A ja mam, nie mam starej. Nie mam, a ty masz? A co się z nim stało? Ups, nie wiem. Ale możesz, ktoś się chce rozmnażać? Wafel? Nie? Basia znowu stary chciała, a reszta znowu? Nie chce. A reszta stary nie chce. To co jest? Stary, mamy problem, znowu skóra. Ty, ale co jest z tą Basią? Stary, znowu skóra. No to ja ci mówiłem, żeby tutaj te bambusy w kółko zrobić, to by nie wskakiwały. Ja nie wierzę, naprawdę. Dobra, no, ale... w każdym razie, ej, mam wrażenie, w ogóle musicie to przyznać chyba w komentarzach. Moi drodzy, w ogóle piszcie komentarze, jeżeli macie sugestie odnośnie tego, co jeszcze powinniśmy zbudować i jak to rozbudować. Ale patrzcie, teraz jak się na to patrzy, wygląda to o niebo lepiej, niż wyglądało 20 minut temu, a dopiero 20 minut to robimy. Więc naprawdę, słuchajcie, rozwijamy się, robimy najfajniejsze miasto Abrowice w Minecrafcie. Jeśli chcielibyście zamieszkać w Abrowicach, to napiszcie oczywiście swoje podanie w komentarzach. A podoba ci się farma? Jest
mega kozacka. Mega w ogóle wszystko to wygląda, jest tak mega naturalnie przez to, że jest i piasek, i sandstone, i ziemia. Dlatego, moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko nam się tutaj rozwinie, jak będą się rozwijać Abrowice i wobec tego Bobowice 2.0, czy V2. W ogóle wy nazwijcie, czy to mają być Bobowice 2.0, czy V2. Sam nie wiem, no ale druga edycja. I oczywiście pamiętajcie o tym, że codziennie są o 15 godzinie filmy na Abra Games o 7, u Bobo o 19.35 i wpadajcie w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.ety. Możecie dołączyć do gangu Abery czy Bobo i zakupić sobie na przykład taką kuzacką bluzę Abra Team, czy to z kapturem, czy bez kaptura, czy to właśnie w szarym kolorze, czy czarnym, czy białym, oraz oczywiście macie inne rzeczy, jak na przykład koszulki, kubki, poszewki na poduszki i pamiętajcie o darmowej dostawie od 99 zł, czyli przy zakupie na przykład właśnie jednej bluzy nie musicie wychodzić z domu, a kurier za 0 zł wam przywozi. No jakby to lepsze niż pójść do galerii, gościu. I na przykład właśnie macie przy zakupie jednej bluzy darmową dostawę, czy dwóch koszulek, czy właśnie trzech kubeczków. A tymczasem... kurier jest nawet w moim domu. Nie wierzę, nie wierzę. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się już jutro. Eleczko i pu!